Marszałek, panie premierze, rok temu podczas debaty nad budżetem przedstawiciel rządu, wiceminister mówił na pytanie dotyczące właśnie Funduszu Pracy, że kumulujemy te pieniądze, bo bezrobocie może rosnąć. No i sprawdziło się, przewidzieliście, wzrosło. Czyżbyście wiedzieli, że będzie dalej rosło i dalej kumuluje się na dalszy wzrost bezrobocia? Niech pan odpowie na to pytanie. Nazywacie nas czasami pesymistami. My jako pesymiści mówimy, że na rynku pracy jest już bardzo źle, a że gorzej już być nie może. A wy jako optymiści mówicie może.